Maciej Obara International Quartet. Dzięki za zaproszenie na Jazz Łakowice dla Andrzeja i organizatorów. Projekt z Amerykanami to była taka rzecz przejściowa, która była mi potrzebna do tego, żeby się odnieść, co powinienem dalej zrobić i czego powinienem dalej szukać, bo zrozumiałem właśnie po kontakcie z Ralfem czy z Nashidem, że to są naprawdę koledzy w bardzo podobnym wieku i oni trzymają się razem przez wiele lat i jakby pomyślałem sobie, że chciałbym coś takiego zrobić z tym zespołem, który mam teraz. Jestem bardzo ekstrowertyczny, jeśli chodzi o bycie na scenie. Takich też muzyków chciałem znaleźć, żeby energia, którą z siebie jestem w stanie emanować, była częścią tego, co oni mają, bo oni mają ruch. Wyjazd na Take 5 Euro, poznanie kolegów ze Skandynawii i poznanie Dominika, z którym miałem okazję pierwszy raz w życiu zagrać u Tomasza Stańki. Jakby skłoniły mnie do innego rozumowania, postrzegania tego, skąd się wywodzę i konieczność znalezienia kolegów w podobnym wieku bardzo poważnie determinuje wszystkich do tego, że powstaje jakiś taki rodzaj zaufania i takiej przyjaźni, która może przetrwać bardzo długo. Odnosząc się jeszcze do punktu widzenia tego, jak wygląda młoda scena w Norwegii, to zdecydowanie nie jest to, o czym myślimy, mówiąc o skandynawskiej muzyce. To się po prostu zmieniło bardzo i warto się pochylić nad tym, żeby zobaczyć, jak ci ludzie inaczej jednak działają. Także to nie jest tylko przestrzeń, ale tam jest bardzo dużo jazzu. Bardzo dużo elementów awangardowych, free. Groove'u, muzyki rockowej, która tam po prostu króluje i oni z tego też wiele rzeczy czerpią. Mottem tego kwartetu jest improwizacja, zdecydowanie, bo to jest nasz sposób komunikacji. Po prostu ufamy sobie. Są tematy, są elementy składowe, punkty, w których się spotykamy. Tylko że ten materiał jest cały czas poddawany nieustannie ryzykownym próbom przerobienia go na coś. Jest jakimś rodzajem informacji, inspiracji. Żeby w trakcie wykrzesać z tego może inny rytm, może inaczej zafrazować, odnieść się do melodii, które zostały napisane. We'll be right back.
To jest bardzo organiczna rzecz. Nie do opisania na zasadzie granie tematów i realizowanie formy, bo to w ogóle nie o to chodzi w tym zespole. I to jest po prostu coś, co zahacza o tradycje i tradycyjne brzmienie, zahacza o sonorystykę. Zahacza o proste melodie, które pochodzą rodem z krajów skandynawskich. Na pewno można znaleźć w tym okolice jazzu, a nie jakby samosedną, z którym nam się kojarzy jako klasyczny gatunek.